Pizzeria Marceli zaprasza na połączenie kunsztu pizzy amerykańskiej i włoskiej. Zadzwoń i zamów 728 008 028. Hotel Garden, ulica Piastów 14, Bolesławiec. Salon meblowy Mebelland. Z nami urządzisz całe mieszkanie. Posiadamy meble z litego drewna, z MDF-u, jak i z płyty laminowanej. Współpracujemy z najlepszymi polskimi producentami. Zajmujemy się również projektowaniem, montażem kuchni i szaf pod wymiar. Mamy bogatą ofertę mebli tapicerowanych, w tym narożników z funkcją spania codziennego. Służymy fachowym doradztwem i miłą obsługą. Transport gratis. Zapraszamy do naszego salonu w Olsztynie i na naszą stronę internetową www.mebelmyślnikland.pl. Dwunasty dzień maja, wtorek, Bogdan Mazurkiewicz, zapraszam na wydarzenia. Wracam jeszcze do tematu odnalezienie w KWiSie w Nowogrodzcu ciała Kacperka Błażejowskiego. Wstępna opinia po dokonaniu w poniedziałek sekcji zwłok wskazuje na to, że chłopiec utonął w rzece. W sobotę rano odnaleziono w KWiSie w Nowogrodzcu ciało chłopca. Wstępnie też wówczas stwierdzono, że to najprawdopodobniej właśnie zwłoki 3,5-letniego Kacperka Błażejowskiego. W poniedziałek w Zakładzie Medycyny Sądowej we Wrocławiu na zlecenie prokuratury rejonowej w Bolesławcu przeprowadzona została sekcja zwłok. Wiadomo więc już na pewno, że to było ciało Kacperka oraz że przyczyną śmierci było utonięcie. Nie stwierdzono też obrażeń, które mogłyby wskazywać na inną przyczynę śmierci lub udział w niej osób trzecich. Ciało zostało znalezione w rzece po 2 tygodniach od zaginięcia chłopca. Policja podkreśla to, że było to możliwe dzięki włączeniu się w poszukiwania wielu ludzi. Od samego początku były prowadzone bardzo intensywne działania poszukiwawcze, do których włączyły się różne służby, różne instytucje, różne osoby. Jedną z takich osób był zawodowy płetwonurek, biegły sądowy, który wsparł nas przy pomocy sprzętu technicznego, użyczając swoich sonarów, ale także robotów podwodnych. W kontakcie z płetwonurkami policyjnymi on sprawdzał różne tereny KWiSy, które zostały mu wskazane. Wiadomo też, iż w poszukiwania włączył się Krzysztof Jackowski, znany w kraju Jasnowic, co do którego krążą różne opinie dotyczące skuteczności jego pomocy w działaniach policji. Ale Jasnowic zamieścił na swojej witrynie internetowej podziękowania od detektywa Krzysztofa Rutkowskiego, biorącego również udział w poszukiwaniach, podziękowania za, jego zdaniem, wskazanie ze 100% trafnością miejsca, w którym znajdowało się ciało chłopca. Informacje, które przekazuje policja, wiążą jednak odnalezienie ciała w rzece z pracą płetwonurka Marcela Korkusia. Ten mężczyzna rozpoczął pracę w wodzie i na jednym ze swoich urządzeń zarejestrował pewne obrazy, które spowodowały, że zaciekawił się on pod kątem prowadzonych poszukiwań. Tą informację przekazał Policji Bolesławieckiej i dzisiaj rano właśnie zawodowy płetwonurek wspólnie z Policją Wodną rozpoczęli działania we wskazanych miejscach. W jednym z tych bardzo trudno dostępnych miejsc, które było trudno widoczne z wody, ale także z brzegu, zostały znalezione zwłoki dziecka. Biegli i specjaliści z medycyny sądowej prowadzą jeszcze ostatnie badania w tej sprawie. Po ich zakończeniu wydany zostanie oficjalny komunikat. Teraz wiadomości w skrótowej formie i sugestia, by uważnie posłuchać pierwszej informacji, ponieważ dotyczyć ona będzie przerwy w dostawie ciepła do niektórych mieszkań, która potrwa przez 2 dni. Przez 2 dni na niektórych ulicach w Bolesławcu nie będzie dostaw ciepła z Zakładu Energetyki Cieplnej. Przerwa w dostawie rozpocznie się o godzinie 7 w czwartek 14 maja i potrwa do północy w piątek 15 maja.
Dotyczyć to zatem będzie i centralnego ogrzewania, i ciepłej wody użytkowej, których w tym czasie nie będzie na ulicach Garncarskiej, Gdańskiej, Lubańskiej, Orlej, Śluzowej, Warszawskiej oraz Żołnierzy Wyklętych. Przerwa w tej dostawie spowodowana będzie pracami, które będą prowadzone na sieci ciepłowniczej przy ulicy Żołnierzy Wyklętych. Policjanci z bolesławieckiej drogówki odzyskali skradziony rower o wartości 3000 zł. Stało się to w trakcie interwencji wobec osób w samochodzie stojącym na jednym z parkingów. Obok stał rower, który został skradziony kilka godzin wcześniej z klatki schodowej na terenie miasta. Jednoślad został zwrócony jego właścicielowi. Zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Miasta Bolesławca oraz zarządzeniem prezydenta miasta, każdy najemca lokalu użytkowego, który należy do gminy miejskiej, może ubiegać się o obniżenie czynszu do 1 zł. Musi tylko spełnić warunki podane w zarządzeniu. Jest to element pomocy dla przedsiębiorców w okresie kryzysu COVID-19. Szczegółowe informacje w tej sprawie dostępne są w MZGM-ie, a wniosek można pobrać z witryny internetowej Urzędu Miasta. I kolejne dane, które dotyczą sytuacji epidemiologicznej na Dolnym Śląsku. Do poniedziałku wieczorem w naszym regionie było 2024 potwierdzonych przypadków zachorowania na COVID-19. Kwarantannie podlegały 4373 osoby. Nadzorem epidemiologicznym objętych było 1270 osób. Natomiast hospitalizowano 347 chorych na COVID-19. 12 maja przypada Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej. Szczególnie w obecnym czasie epidemii koronawirusa praca tych osób jest doceniana przez społeczeństwo i samych chorych. Dzisiaj rano wicemarszałek województwa dolnośląskiego z okazji tego dnia odwiedził Dolnośląskie Centrum Onkologii i wręczył pielęgniarkom kwiatki oraz vouchery na kawę. Do 15 maja trwać będzie Tydzień Bibliotek. To ogólnopolska akcja, w której bierze udział Miejska Biblioteka Publiczna Centrum Wiedzy. Tydzień rozpoczęło spotkanie w Centrum Wiedzy z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. Do piątku zaplanowano zaś kilka wydarzeń, których szczegóły dostępne są na witrynie internetowej Biblioteki Publicznej. A po wydarzeniach zapraszam Państwa na dwa programy, które powstały w Bolesławieckim Ośrodku Kultury. Pierwszy będą to warsztaty plastyczne z Czesławem Matyjewiczem. Drugi to relacja z koncertu, który w ramach projektu polsko-czeskiego Muzyczne Mosty odbył się w Libercu. Zapraszam do obejrzenia ich, a ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Lodziarnio Pączkarnia Marceli. Zaprasza. Posiadamy ciepłe pączki, świeże lody z odbiorem własnym i na dowóz. Nie czekaj. Zadzwoń pod numer 502 959 234. Lodziarnio Pączkarnia Marceli. Osłodź sobie dzień. Czwarte publiczne liceum ogólnokształcące Zakonu PR-ów imienia księdza Stanisława Konarskiego w Bolesławcu już od września. Przyjdź i zapisz się już dziś. Do wyboru dwa profile kształcenia. Matematyczno-fizyczny z przedmiotami rozszerzonymi, matematyka, fizyka, informatyka. Biologiczno-chemiczny z przedmiotami rozszerzonymi, biologia, chemia, język angielski. Niepodważalne atuty naszej szkoły sprawiają, że się wyróżniamy. Klasy liczące maksymalnie 22 osoby. Gwarancja wysokiego poziomu kształcenia. Osiąganie przez uczniów tytułów laureata oraz finalisty. Sale dydaktyczne w pełni wyposażone w sprzęt multimedialny. Nowoczesna pracownia komputerowa. Czytelnia i biblioteka z najnowszymi książkami. Zajęcia w systemie jednozmianowym od godziny 8. Możliwość poszerzenia wiedzy podczas kółek przedmiotowych. Dodatkowo konsultacje indywidualne z nauczycielami. Realizacja pasji artystycznej.
turystycznych. Integracja uczniów podczas wyjazdów do Krakowa na spotkania młodzieży pijarskiej. Na kursy animatora pijarskiego w Poznaniu, przeglądy z holi pijarskich w Łowiczu, a także na wspólny sylwester w ośrodku pijarskim w Łapszach Niżnych w Pieninach. Szkoła nie bierze udziału w elektronicznym systemie naboru Wulkan. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.pijarzy.bolesławiec.pl.